Niektórzy ludzie twierdzą, że czas jest najważniejszym zasobem, jaki mamy. Jest również niemożliwy do zaoszczędzenia, pomnożenia lub odzyskania. Jest również ucieleśnieniem demokracji i równości. Każdy ma wyłącznie 24 godziny dziennie i żadne pieniądze lub starania nie mogą zmienić tego prawa natury. Z tego powodu wszyscy powinni zwiększyć swoją efektywność i nie pozwolić temu darowi się zmarnować. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób chcących zostać przedsiębiorcami, którymi często są ludzie pracujący na pełen etat i mający obowiązki rodzinne, którzy próbują założyć biznes w czasie wolnym. Czas ucieka, dokonują się poświęcenia, a rezultaty nie spełniają oczekiwań. Dlaczego? Musimy zacząć od określenia, co dokładnie konsumuje nasz czas, zmniejsza efektywność i jednocześnie nie wnosi żadnej dodatkowej wartości. Zastanów się, czy nie popełnia żadnego z następujących błędów. Czy w Twoim miejscu pracy panuje bałagan i hałas? Czy komunikujesz się zawsze jasno i zrozumiale? Czy wszystkie spotkania i telefony, które wykonujesz, są niezbędne? Jak dużo czasu poświęcasz na media społecznościowe w Twoich godzinach pracy? A może wszystkie Twoje powiadomienia są włączone i sprawdzasz pocztę co 5 minut? Czy jesteś zmęczony, roztargniony i musisz co chwilę robić przerwę na kawę i pogawędkę z kolegami z pracy? To tylko niektóre przykłady rzeczy, które rozpraszają i utrudniają skupienie uwagi na ważnych i wymagających zadaniach. Gorąco polecamy wnikliwą obserwację swojego zachowania w pracy i sprawdzania, co kradnie najwięcej Twojego czasu. Bądź ze sobą szczery. Prawdopodobnie zaczniesz zastanawiać się nad tym, w jaki sposób możesz się poprawić i lepiej organizować swój czas. Naukowcy, menadżerowie, przywódcy i trenerzy opracowali wiele zasad mogących pomóc ludziom w zarządzaniu ich czasem i zadaniami. Zobacz, co pomaga innym. Będzie Ci ciężko zacząć pracę nad zarządzaniem czasem, jeśli nie masz żadnego doświadczenia w planowaniu czasu. Możesz zacząć od prostych list zadań na kawałku papieru i sprawdzić, czy Ci to pomaga. Jeśli tak, możesz wypróbować bardziej zaawansowane sposoby planowania zadań. Kalendarze, software, aplikacje i dzienniki. Istnieje mnóstwo metodologii. Sprawdź, co najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj, dobrze, aby Twoje cele odpowiadały standardom SMART. Konkretne, wymierne, osiągalne, istotne i ograniczone czasowo. Jedną z metod planowania czasu jest zasada 60-40. Jeśli planujesz czynność i zakładasz, że zajmie Ci ona około 3 tygodnie, powinieneś traktować to jako 60% czasu, który potrzebujesz. To oznacza, że powinieneś dać sobie 5 tygodni na ukończenie zadania. Dodatkowe 40% czasu powinno zostać zaplanowane jako bufor czasowy na wypadek wystąpienia problemów, poprawek, błędów, dodatkowych zadań. Pozwoli Ci to przewidzieć wszystkie okoliczności i uniknąć stresu nieukończenia w terminie. Następna metoda, o nazwie zasada Pareto, twierdzi, że około 80% efektu pochodzi z 20% przyczyn. Oznacza to, że Twoja praca nie musi zawsze być absolutnie perfekcyjna. Ludzie zwykle widzą cały obraz, pomysł i zdarza się, że jesteś jedyną osobą, która dostrzega wszystkie perfekcyjnie dopracowane szczegóły, którym poświęciłeś tyle czasu. Bardzo popularną metodą jest również złota godzina. Niekoniecznie musi to być godzina, może trwać dłużej, ale musisz w ciągu dni, na przykład od 9 do 12, określić czas, w którym blokujesz wszystko, co Cię rozprasza. Zamykasz drzwi, wyłączasz telefon, Facebooka, pocztę. Powiedz wszystkim, że w tych godzinach jesteś niedostępny i przeznacz je na najtrudniejsze i najbardziej wymagające zadania z Twojej listy. Po upłynięciu tego czasu będziesz mieć ukończone najważniejsze zadanie i możesz spędzić resztę dnia na przyjemniejszych obowiązkach. Ostatnia metoda, prawo Parkinsona, to szeroko znana zasada twierdząca, że praca rozszerza się, aby zapełnić czas wymagany na jej ukończenie. Oznacza to, że jeśli masz tylko godzinę na ukończenie zadania, zrobisz je tak samo dobrze, jak w przypadku, gdy masz na jego wykonanie cały dzień. Posiadanie zbyt dużej ilości czasu na dane zadanie wcale nie musi oznaczać, że wykonasz je lepiej. Czasem oznacza to, że zmarnujesz wiele czasu. Na koniec kilka drobnych, uniwersalnych wskazówek, które mogą okazać się użyteczne. Zaplanuj swój dzień rankiem lub w poprzedni wieczór. Ustal priorytety. Zastanów się, czy oglądanie telewizji lub spędzanie tak dużej ilości czasu na portalach społecznościowych naprawdę Ci uszczęśliwia i odpręża. Może warto zmienić swoje nawyki. Regularne godziny pracy dobrze wpływają na Twoje ciało i umysł. Sprawdź, czy możesz wstawać wcześniej i zaczynać swój dzień od rutynowych czynności, zamiast pracować do późna.
Niektórzy ludzie są rannymi ptaszkami, tylko o tym jeszcze nie wiedzą. Staraj się nie pracować z otwartymi zakładkami z pocztą i portalami społecznościowymi. Wybierz odpowiednie godziny na te aktywności, aby nie dekoncentrowały Cię przez cały czas. Odpoczywaj efektywnie. Jeśli pracujesz z komputerem, stań i się poruszaj. Jeśli pracujesz fizycznie, usiądź i odpocznij. Znajdź najlepszy sposób odpoczynku. On da Ci energię na resztę dnia. Sen również powinien być dobrze zaplanowany. Upewnij się, że w pokoju jest cicho, ciemno, temperatura nie jest zbyt wysoka, a powietrze świeże. Używaj nowoczesnej technologii i aplikacji do efektywnego planowania, komunikowania się i współpracy. Pamiętaj o jednym. Nie jesteś maszyną. Zarządzanie czasem jest kluczowe we współczesnej erze ciężkiej pracy i wielozadaniowości. Jednak jeśli czujesz się zmęczony, chory lub wypalony, żadne techniki Ci nie pomogą. Zadbaj o siebie i pozwól sobie na zmarnowanie odrobiny czasu na rzeczy, które kochasz i które Cię uszczęśliwiają. Postaraj się jednak robić to rozsądnie i wyciągnij z nich tyle, ile to tylko możliwe.